Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, żeby coś podważać, trzeba mieć co podważać. Tak na samym początku, ale po kilku wystąpieniach Klub Poselski Ruchu Palikota będzie głosował za dalszymi pracami nad tym projektem, ale tylko dlatego, że faktycznie kwestia i problem, który jest podniesiony w tej regulacji, i niezależnie od tego, czy wpłynęły te projekty w tym samym czasie, czy później, to uznajemy, że po to są komisje sejmowe, po to pracujemy nie tylko tutaj w wysokiej sali plenarnej, ale również w salach na posiedzeniach komisji, żeby pewnego rodzaju problemy przy projektach rozwiązywać, czy to mają być 3 dni, czy 7 dni. Tutaj w pełni się solidaryzujemy, uznajemy sami, jak niejednokrotnie jako klub poselski jesteśmy atakowani, że projekty od razu powinny być odrzucane w pierwszym czytaniu. Ta zasada w ogóle powinna być zniesiona. Każdy projekt zasługuje na pracę merytoryczną w komisji i dopiero wtedy możemy rzetelnie ocenić, czy projekt jest przydatny, czy nie. Tutaj tak naprawdę zajmujemy się czasami bardziej polityką niż faktycznymi rozwiązaniami problemów, a ten dzisiaj problem dotyczy bardzo dużej grupy ludzi. Niestety przez pewnego rodzaju biurokrację, pewnego rodzaju patologię w niektórych grupach prawniczych cierpią z tego powodu obywatele, którzy na pewno woleliby, żebyśmy zamiast dyskutować politycznie, rozmawiali merytorycznie i rozwiązywali te problemy, które są w dzisiejszym prawie. Dziękuję bardzo.